No i możemy już skupić się na ostatnim pojedynku w dzisiejszych rozgrywkach DreamHack Masters Last Chance. Ostatni gracz dołączy do playoffów, albo będzie to grający w kolorze czerwonym Koreańczyk Dongregu z teamu NV. Kiedyś legenda troszeczkę Wings of Liberty. No ale po wojsku już trochę ciężej mu idzie, ale i także się wdrapał na ten poziom, to jest wielki wyczyn. W kolorze niebieskim oczywiście Jonas Otala, NC Esports. Znakomity zerk, ale dzisiaj ewidentnie z turbulencjami w fazie grupowej. Przegrał na Dongregu właśnie w swoim meczu otwarcia, przez co trafił do meczu przegranych, tam wygrał z Dreamem. No i teraz, żeby awansować z grupy, trzeba pokonać Dongregu. Z pierwszego miejsca awansował Cure. Liczyłem na starcie Cure'a Serrala, ale niestety się ominęli w grupie. No to zobaczmy, kto jest tym lepszym zergiem, bo Teran już awansował, teraz czas na jakiegoś zerga. Ciężki matchup z EVZ, bardzo gwałtowny, dynamiczny i właśnie w ten sposób wygrał swoje dwie mapy na Serrala. Tę jedną, którą ugrał Finn wtedy w meczu otwarcia. No Serral no, tam toczył dość długo, chyba z 20 minut ponad grali. Skończyło się jak zwykle Viper, Hydra, Lurker i wydajniejszy był Serral. Swoją drogą to właśnie na tej mapie wtedy Finn zgarnął punkt. Ale na razie dokładnie to samo. Lustrzane odbicie. No może Serral teraz zakolejkowo dwa lingi, Dongregu na razie żadnego. Czasami tak robili kiedyś zergowie i teraz jak widać Dongregu też lubi zagrać, że nawet dwóch lingów nie robi na początek. Jeśli robi po to, żeby szybko pobiec do przeciwnika, no i w miarę się doinformować, czy jest jakiś atak, czy nie atak, czy coś się wykluwa, czy jest coś nietypowego. To tak na wszelki wypadek. Dongregu jednak woli zrobić nieco później własne lingi. Trzecia baza zagrana. Poprzedni pojedynek powinien nas tutaj nauczyć i Serrala, zwłaszcza, że Dongregu tylko czyha na dogodną chwilę i oczywiście wjeżdża w defensywę przeciwnika, gdy ten się nie spodziewa. Dwukrotnie udało się zaskoczyć Serrala. No to może znowu się uda, ale no to ile to może być zaskoczeń? Tym razem zagrają zawodnicy na mapie Hardwire, Berlingrad i Curious Minds. Swoją drogą, to są dokładnie te same trzy mapy, co w poprzednim pojedynku, gdy ze sobą grali. Ten sam wybór. Trzech map. Jeszcze aż zobaczę na to weto. Nie jest zaznaczone, kto którą mapę konkretnie wybrał, ale no zawetowali dokładnie to samo, z tego co widzę. Dokładnie to samo. To nie błąd, to nie żart. Dongregu odrzucił 2000 atmosfer oraz Glittering Ashes. Serral wyrzucił Pride of Altaris i Blackburn. W zasadzie copy and play mogli zrobić. Bardzo zawodnicy obaj dronują, czyli nie będzie żadnego gwałtownego zaskoczenia, gwałtownego ataku. No ale już można na pewno powiedzieć, że Koreańczyk zagrał nieco inaczej, mianowicie szybszy ler, czyli szybciej na przykład prędkość do rołczy może zagrać, albo na przykład skręcić mu taliski. Serral nie zamierza robić lera? Czy to jeszcze jest chwila? No bo zdarzają się czasami takie ataki, w których to byśmy teraz na miejscu Fina robili już tylko roacze i oczywiście atak, ale on robi też drony, więc no i też na mniejszej liczbie dron wtedy by Serral pewnie atakował. No to ciekawe. Cały czas spokojnie, ekonomicznie. A mam wrażenie, że Fin chyba nie zapomniał. Okej, robi lera. Po jego reakcji mimice nie widać żadnych rzeczy, że tutaj coś zapomniał, coś jest nie tak, jak być powinno. No i teraz szybko spinecrawlery. Serral... Aha, bo może Serral teraz odkładał przez długi czas minerały i gaz. Widać było taką leciutką nadwyżkę po to, żeby ewentualnie dodać właśnie więcej jednostek do obrony. A Dongregu nie, Dongregu spokojnie.
Serral gra po prostu tak, jakby się troszeczkę bał. A Dongregu jest absolutnym przeciwieństwem, dronuje. Idzie w mutaliski. I prowadzi grę tak jak trzeba. Anulował swoje spankrollery, Serral nie będzie ich jednak potrzebować, no bo faktycznie atak nie nadchodzi. Pewnie Serral podchodzi do tego pojedynku na zasadzie, no byleby nie zginąć na jakiś szybki atak roczowy. 7 mutalisków. Serral dopiero co ukończył własny lair. No i to będzie dla niego pewna niespodzianka, aczkolwiek no może po prostu grać defensywnie przez długi czas. To nie jest może idealna dla niego sytuacja, ale przecież dokładnie tak wyglądała ich właśnie poprzednia mapa. Serral długi czas się bronił na niższej gospodarce, ale potem wydajnością, kontrolą wygrał. Mutalisk. A jeszcze szybkość do Overseera powoduje, że ten wleci do pierwszej bazy. A coś tam przyuważył, ale też nie tak dużo. Serral dołożył własny Spire. Co ja widzę? Co ja patrzę? Albo koruptory. Albo mutaliski, ale aż nie uwierzę, póki nie zobaczę. Co ciekawe, Dongregu zrobił nie tylko 77 dron, to już jest dziwne trochę, bo on też robi mass roach'e, ale to może raczej do obrony. O, nie wierzę, czy on zobaczył Spire, czy nie zobaczył. Chyba widział, ale możliwe, że nie zauważył, więc sprawa jeszcze jest bardzo niepewna. Serral może zrobić więcej mutalisków od przeciwnika. No i wtedy odbije prowadzenie w powietrzu i tym samym panowanie nad mapą. Dużo przecież tutaj jeszcze overlordów jest na mapie, które można by zgarnąć. Dongregu niektórymi tymi overlordami na mapie zrzuca biomasę, tak jakby chciał właśnie zaatakować roachami. Będzie też zakopywanie opracowywane. Czy tutaj miał powstać Nidus? Ale nie powstał, bo zerglingi akurat przebiegły. Czy mi się wydaje? No, no tak może być. Okej, okay, teraz Nidus jest budowany. To był trochę przypadek, ale Dongregu ogarnął. Większy limit Koreańczyka. Dziwne, że aż taka duża dysproporcja. No ale skąd się to bierze? Dongregu po prostu miał lepszą gospodarkę, szybciej rozwiniętą. 4 bazy do 3. Coś się stało tutaj z Serralem, coś niedobrego. Po prostu chyba za bardzo się obawiał wczesnych ataków i teraz no, w tyle jest jego gospodarka. Są koruptory, czyli faktycznie to nimi ma się bronić Finn. No i królowe też biorą ważny udział w tym procederze. Trzyma się twardo, ale chyba coś mu umknęło. Nidus w pierwszej bazie oczywiście wynurza się i dużo harakanów tam ma w zanadrzu. Dongregu jednocześnie podchodzi od przodu i wprowadza całkiem spory zamęt. Koreańczyk jednak nie kontrolował mutalisków. Rozbiły się o wieżyczkę. No ale teraz to się rozbija gospodarka Serrala. Nawet Ler jest atakowany w pierwszej bazie od przodu. Wystarczająco dużo karakanów niebieskich. Dobrze się utrzymuje tam, no ale tutaj to jest dramat. Starczy atakować dalej drony w pierwszej bazie i no w zasadzie Serral chyba że nie ma za dużych szans. O, będzie próba kontry na Hatcherka albo na Lera, a może Roach Warren zniszczy koruptorami. No czego by nie zniszczył, kłopoty dalej są i się namnażają. 19 dron straconych, tych niebieskich. Dongregu robi to na razie. Jest siła. Ler stracony. Czy to jest moment, kiedy Serral się podda? Niekoniecznie. O, bardzo dużo overlordów jest atakowanych. To jest wybór, o którym nie pomyślałem. Po prostu zrobić gigantycznego supply bloka, wtedy gospodarka Koreańczyka przecież nie dojdzie do głosu, no bo trzeba odbudować overlordy, a to trochę czasu zajmie, no i pieniędzy. Spire atakowany, ale i tak już chcemy robić wyłącznie roachy i ravagery. Próba oplucia Hatcherki, ale rezygnuje Serral. Poluje na kolejne overlordy. Piękna wymiana, jest tak jeszcze trochę dziko. Serral jednak na razie został u siebie. Bardzo by mi się spodobało, gdyby tak nagle zniszczył koruptorami Nidusa i wtedy te jednostki, te roachy Dongregu zostałyby złapane, a tak... Oj, zagapił się chyba Dongregu troszkę, ale nie dostał korosiwami przynajmniej. Tu jeszcze kilka roachy wyłapanych. Cały czas prowadzi gracz teamu NV. To jest jeszcze bardzo dobre wejście, świetne przechwycenie kilku ravagerów i Serral się poddaje, no bo faktycznie ma o wiele mniej. Aż się dziwi Serral, jak on do tego wszystkiego mógł dopuścić, bo w zasadzie no to tak dał przewagę Dongregu, bo się trochę bał.
nie dronował, nie wydawał kasy i tak czekał, patrzył, czy nadchodzi atak, który miał nadejść, a to nie, nic nie nadeszło. No, Seral się tak trochę tutaj, mam wrażenie, że lęka. Ma niekompletne informacje i a tą grę się nie ogląda i gra swoje. Czas na taktykę dla prawdziwych samców alfa. Dongregu robi 12 pula. Koreańczyk czerwony z prowadzeniem. Seral niebieski. Jeżeli ta taktyka się uda, to w naprawdę fatalnym stylu Seral odpadnie z turnieju. A tak się starał po takiej ciężkiej grze. Zwyciężył z Dreamem, a teraz zergami się musi szarpać. Seral musi wygrać tę mapę. W przeciwnym wypadku odpada z turnieju i w playoffach. Zobaczylibyśmy jeszcze jednego zerga z Korei Południowej. Na ten moment mamy trzech zergów, w tym jeden Raynor Włoch. A poza tym Solary Dark. To nie jest takie byle co. Jest troszeczkę lepiej nawet. Podbija stawkę Dongregu. Trzy drony jadą do przeciwnika nieco z przodu. Reszta z tyłu. Kolejne drony tak też będą atakować. Te trzy drony, które pojechały teraz przodem, mają się zamienić w Spinecrawlera. Seral patrzy na minimapę, czy zauważył? Pewnie już zauważył dawno. Seral marszczy brwi jakoś tutaj leciutko. No i zaczyna się patrolowanie. Spogląda, czy jakieś spankrollery już powstają w jego bazie. Nawet trochę za wcześnie wyciągnął swoich robotników chyba, no ale to tak z przezorności. Ale zawsze to minimalnie mniej minerałów dla niego. Atakuje pierwszą dronę, żeby nie dało się tak łatwo Spina postawić. To zawsze kilka sekund później wieżyczki postawione. Seral zaczyna tanieć z dronami, tak żeby jak najmniej ich stracić, a jeszcze może dziabnąć jakiegoś zerglinga albo dwa. Jeszcze nie wychodzi, jeszcze czeka na swoje zerglingi. Atakuje jego haczerkę Dongregu. Czeka i jeden i drugi. No i za moment, kulminacyjna chwila. Atakuje Seral, idealnie wyskakują jego zerglingi z jajek. No i kto wyjdzie na tym lepiej? Czy Dongregu jednak to ugra? Na razie jest otoczony, osaczony. Więcej jednostek niebieskich tutaj widzę ewidentnie, ale wieżyczki powoli się kończą. Gra na czas Dongregu. Co teraz dla Serrala jest najważniejsze? Czy może atakowanie Spinów? Nie, jednak ewakuacja do Naturala. Czy tam jest zbudowany jakiś Spinecrawler niebieski? Nie ma. Czy schodzimy z rampy? Tak jest, schodzimy z rampy. Dongregu jeszcze nie przegrał. Jest tutaj też królowa do obrony. No i za chwilę Spinecrawlery się zakopią. Seral, co teraz? Co dalej? Walczy z jednostkami przeciwnika. O mój Boże! Dongregu się uśmiecha, drapie po głowie, ale nie wierzę. GG! Seral odpada od 12 pula. No, któż by się spodziewał takiego obrotu spraw? XD widzę na czacie komentarze. Jakże wymowne. Lambo też się uśmiał, wszyscy się uśmiali, tylko nie Seral, podejrzewam. No i stało się, że zobaczymy w playoffach tylko spoza Korei Raynora i Time'a i sześciu Koreańczyków. Dongregu dwa razy jednego dnia pokonał Serrala. Imbunia. Dokładnie, a miało być Serral kontra reszta Korei. No nie ma. Nie będzie wybrańcem. Taktyka jakże szybka, jakże perfidna, ale weszło jak złoto. No dobra, Seral musi się teraz mocno poprawić, podciągnąć na Mistrzostwa Świata, no bo jak takiej ZVZ będzie grać, to będzie bardzo ciężko zająć dobre i wysokie miejsce. No, pokazał Dongregu, co tu można robić, jak tu można zaczarować. GG. Pozdro, poćwicz. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. Nie, no ja myślałem, że Seral to akurat go tutaj pokona, a tu psikus. Klątwa drugiego meczu zatem nie zadziałała, no bo dwukrotnie wygrał Dongregu, a nie raz. Ale ładne playoffy się szykują, no. Tylko jeden protos, co prawda, zest. No ale kto jak nie on ma teraz być najlepszym protosem? Dobra. Ładnie. Jeszcze jakiś wywiad chyba będzie z Dongregu. Two times taking out Seral here today. I guess that is my first question. Obviously, coming into the group, you probably had your expectations, but did those see you getting yourself two victories over Seral here today? I actually want to take two Terrans and go advance, but you know, Seral's first game and
As you guys know, Serral's just standard macro game is unbeatable. So I just want to get an advantage from early game build and mind game, like Rogue did. Yeah, and it worked pretty well. Yeah, we saw how happy you were at the end. That was awesome to see. Lambo, do you have a question? Were you afraid at all that Serral was going to mix in some all-ins as well because of how good you countered with the mind games and in the early games? Or did you think, okay, he was just going to macro again in the second series? Every time he vetoed just Blackburn and Pride of Arteries, that maps kind of rock, scissors, paper games. So, he doesn't want to play a gamble, so he play just on his standard game. So I just prepare for it, yeah. Greedy and cheesy things. Yeah, I like it a lot. I also want to ask if you're confident going forward, because your possible opponent, since you're in Group D, you already know you could face Time or Maru or Solar. Do you have any preferences there? I assume you maybe don't want to play against Maru? Well, actually, I want to go advanced second place because second place player's lineup is ridiculous. So I just want to play versus Terran, even Maru, yeah. It's much better than ZVZ and ZP, I think. Oh, wow. Okay. Yeah, good stuff. Good stuff. Kat? Sabu, 축하합니다. 제자, thank you. Very, very cool. We were talking about it in the third map of the first series against Serral. You went for a mind game where you saturated your third base that Lambo was pointing out, and instead went for an all-in. So that was really cool. And then in the second series, even before the series starting, we thought you could play to that image where you already showed all in, so now you go macro and he will make units and fall behind. Was that your thought process? Yeah, exactly. I won in first series. I won two games with just early game Roach, Ling, Bane, all in. So in series two, he gonna some thought about the same build. Mm-hmm. So I just some push and all making drones and muta. Then I huge advantage from that game. Yeah. Yeah. And in your final game, obviously a little bit of a gamble there. I liked it. But why not mine the mineral to make it faster? I thought that mining time also maybe same with just rot. Nah. Yeah, go directory, one I think. Second or so faster. Yeah, it's just not a different, big difference, I think. Small, yeah. But you know, everything counts. All right. All right, Sabu. Well, you did amazing. Awesome. I predicted you twice because you're my Sabu. So, yeah. Wow, you'll see. Thank you. He did. He predicted you every time. He had faith. DRG, thank you for joining us. Any final words, shout-outs before we let you go? Thanks to my team, MV team, and my fans. Let's see what happened in round 8. See you. Thank you very much, DRG. A legendary Zerg. We'll see you in the round of 8. Awesome stuff. DRG joining us here. Przyznam, że czasami się wyłączam podczas wywiadów, ale Don Gregu, z racji, że przemówił angielskim głosem, to jednak się słuchało tak jakoś lepiej. Fajnie, fajnie, żywiej. No i proszę, wielka niespodzianka i Serral poza turniejem. Kto by się spodziewał? Ja na pewno się nie spodziewałem, bo co myślałem, że w ogóle pierwsze miejsce zajmie, a to pyk trzecie i Don Gregu. Jednak ta legenda cały czas ze skillem i słyszeliśmy, że miał właśnie takie bardzo dobre przemyślenia na zasadzie, że on zawetował, odrzucił tę i tę mapę w pojedynku, więc pewnie nie chce grać tam ryzykownie, więc fajnie, fajnie. No i wykończenie 12 pulem to już w ogóle piękna, legendarna zagrywka. Jeszcze tam o 3:40 tam czy 50 mniej więcej w nocy musiał grać Don Gregu. Łatwo nie miał, ale szanuję.
I super, i chyba będę dopingować tutaj mocno Dongregu w playoffach. Dobra, no to GG.